Mateusz Kuśnierewicz dołożył do swojej bogatej kolekcji kolejny medal Mistrzostw Świata w klasie fin, tym razem srebrny. Nie było to jedyne osiągnięcie polskiego żeglarstwa w klasach olimpijskich. Przemysław Miarczyński wywalczył w Mistralu srebrne medale zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Europy, a w klasie latter mistrzem starego kontynentu został Maciej Grabowski. Największym wydarzeniem minionego roku były jednak wokołoziemskie regaty Direjcy, które mimo wielu przeciwności ukończyła polska załoga w Arcy Polfarmy.